proszę powiedzieć, czym jest CRL? Czy jest to normalny podmiot gospodarczy? Szanowny panie rektorze, CRL to tak naprawdę jeden z oddziałów Instytutu Energetyki, który ma, posiada również charakter produkcyjny. Tak naprawdę wszystkie instytuty w Polsce, no może wszystkie instytuty w Polsce, mają jak gdyby hybrydowy charakter działalności. To znaczy my możemy działać również jako firma, ale możemy również działać jako instytucja, jako jednostka badawcza, tak? Czyli posiadamy kategorię naukową. Natomiast specyfika CRL polega na tym, że na co dzień produkujemy zaawansowane ceramiczne części maszyn i urządzeń oparte o nowoczesne materiały ceramiczne, jak już wcześniej wspomniałem, ale również jedną z naszych działalności, którą rozwijamy od około 15 lat, a wpisuje się ona tak naprawdę długofalową strategię Instytutu Energetyki, jest rozwój technologii ogniw paliwowych. W CRL-u, w Boguchwale pod Rzeszowem powstają jedne z najnowocześniejszych ogniw paliwowych w tym momencie na świecie, charakteryzowane przez doskonałymi parametrami użytkowymi. CRL te ogniwa produkuje, natomiast nasz oddział warszawski w jednostce centralnej powstają całe układy zbudowane w oparciu o te ogniwa, czyli stosy ogniw paliwowych i całe instalacje. Ogniwa te charakteryzują się sprawnością na poziomie nawet 80%, co jest tak naprawdę niespotykane w przypadku innych technologii, czy to wytwarzania wodoru, czy przetwarzania tego wodoru w energię elektryczną. Jaka może być rola CRL-u w polityce wodorowej, czy w strategii wodorowej Rzeczpospolitej? CRL, a zarazem Instytut Energetyki, tak jak panu wspomniałem, rozwijają tą technologię od 15 lat. Z finansowaniem bywało różnie. Raz finansowaliśmy to za własne pieniądze, raz finansowaliśmy ten rozwój za pieniądze z Unii Europejskiej, czyli poprzez NCBR. No mamy nadzieję, że staniemy się pionerem na polskim rynku rozwoju tej technologii, czyli że to u nas powstaną pierwsze działające i duże instalacje w Polsce. Dziękujemy bardzo.